A, to tu ciekawe będzie. To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Witaj, Wiedźminie. Ciekaw jestem, co tu robisz. Bo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Geralt z Rivii, zabójca potworów. I mojego syna. Masz rację, generale. Moja wizyta to nie przypadek. Szukam tu kogoś. Zbędny wysiłek. Kapitanie, ten człowiek nie ma tu wstępu. Morwanie, wybacz, ale odechciało mi się wyścigów. Przychodzić do kobiety, której zabiło się syna? No, no. Myślałem, że wiedźmini mają lepszy instynkt samozachowawczy. Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. Masz nieaktualne informacje. Molly już tu nie pracuje. Tu robiliśmy różne wersje, ale na pewno na NG+, jak robiliśmy takie najlepsze przejście, to Arian tutaj żył, nie? Więc zupełnie inaczej to wygląda. Baronowa ją zwolniła? Przeciwnie. To Molly nie chciała być już pokojówką. Po śmierci Ariana siostrzeniec Luizy przyjechał złożyć jej kondolencje. Zobaczył Molly i są już po ślubie. Aktualnie czekają na spadek. Baronowa straciła syna, więc majątek przejmie po niej właśnie ów siostrzeniec i pani La Attard. Do niedawna zwykła Molly. Fiu, fiu, fiu. Ciekaw jestem, czy Molly zakochała się w nim, czy w spadku. Tego na razie nie wiadomo. Ja obstawiam, że i siostrzeńca, i spadek darzy równie wielkim uczuciem. Myślę, że spadek troszkę, minimalnie większy. Panie Morświnie, pan wybaczy. W takim razie gdzie znajdę świeżo upieczoną panią La Attard? Nasza mała Molly ma nową pasję, wyścigi konne. O ile wiem, powinna być teraz w willi hrabiny Wedelwood. Właśnie się tam wybieram. A skoro pozbawiłeś mnie towarzystwa Luizy, może zgodzisz się ją zastąpić? A wiesz co, panie Morświnie? Lubię pana towarzystwo. Mamy podobne szaty. Cóż, jeśli jest tam Molly... No to w drogę. No to w drogę. Na konie. Patrzcie. Podobne uczesanie. Szyk i elegancja. Generał. Dogadają się. Cięty język. Niezwykłe riposty. Dobra gra w gwinta. No, jesteśmy na miejscu. Ładnie tu. Powiem ci, że w całej tej okolicy najbardziej intrygujące są rumaki. Interesujesz się koni? Wszystkie są dla mnie takie same. Każdego nazywam płotka. Dziwne podejście. Ta siwa to Cantarella, klacz po kachirze, czempionie z wole. A, siwy to ładny kolor. Również koniom w nim do twarzy. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Pijesz do czegoś? No dobrze, ja wybieram siwego. A ten kasztan i gniady? Kasztan to grom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt klarowisty, trudny w prowadzeniu. A tamten gniadosz pochodzi z Zerrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć zerrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Rupert, dobre imię. Dobrze, dobrze. Zerrikański koniu. Znasz się na koniach, co? Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie.
Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło, wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Pościgajmy się. Znowu nie założyłem tego siodła, ale może będzie coś lepszego. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Znakomicie. W takim razie wybierz sobie rumaka. Ja mam rumaka. Cantarelle, co? Kasztana groma. Wybieram tę siwą klacz. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym zerlikańczyku. Rumaki już osiodłane. Zaczynajmy. Ale to jest naprawdę taka piękna polszczyzna, nie? Z tym morświnem. Taki wyszukany język. Fajnie to się słucha. Fajnie to się naprawdę słucha. Piękne. Dobra, panie morświnie. Nie dam się wyprzedzić. Gdzieś tam spadł w przepaść od razu. Ale my mamy dosyć małą na razie wytrzymałość wierzchowca. Więc będzie trzeba za chwilę jakoś zbić z tonu. Ależ niech nas prowadzi ta piękna muzyka. To jest ciekawostka, bo ta muzyka jest też później. Jest też później w napisach, nie? No takich tych scenkach końcowych, gdzie są różne wybory. Właśnie ta sama. To jest ciekawe. Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na co cię stać! Dobra, wygram. Całkiem nieźle szła ta płotka, którą wybrałem. Niezwykłe. Już dawno nie przegrałem gonitwy. Gratuluję. Należy do ciebie. Spójrz tam, pani Laatard właśnie przybyła. Kto? Dawniejsza Molly. Zobacz, stoi tam. Ach tak, dzięki. Zabawię tu jeszcze jakiś czas. Daj znać, gdybyś chciał wrócić ze mną do miasta. Bardzo będę rad. Z Molly, tak? Ale ja zapomnę. Pani wybaczy. Odzieję tą fantastyczną płotkę. O, Nilfgaardzkie siodło było na 50. Tak samo. To ja Nilfgaardzkie. Ajajaj, ulepszone wyścigowe. Zobaczcie, że jest słabsze. Zerikańskie juki. No, Nilfgaardzkie są mniejsze. Te zerikańskie są najlepsze w podstawce, nie? Chyba to się nie zmieniło. Później są te boklerskie i tak dalej, ale zerikańskie są nadal chyba najlepsze w podstawce. Tak, piu bździu to fatalnie. Mogę się dosiąść? Którego obstawiasz, pani? Waham się między Karym Ogierem a tamtą siwą klaczą. Przepraszam, ale chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Jestem Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? O! Bardzo możliwe. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kejrana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Odkąd jestem panią Laatard, nic, tylko jeżdżę na bale, rauty i inne, no, te asamble. To bardzo męczące. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Siostra?
Bardzo męczące ma pani życie, naprawdę, współczuję. Jaskier chyba myśli, że dalej sprzątasz u lawaletów. Bo nigdy mu nie powiedziałam, że przestałam. Nie chciałam, żeby zaczął mnie inaczej traktować. A twój mąż nie ma nic przeciwko waszej starej przyjaźni? Skąd? Dziubdziuś bardzo się cieszy, że Jaskier uczy mnie savoir-vivre. Aha. Savoir-vivre, tak? W łóżku. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego niepodobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Mhm. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Mhm. Dobrze, dobrze. Chyba wiem, co to za siostra. Matki też, to było mega. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Pani, takie wino z bąbelkami? To 6 dni temu trzeba było spożywać. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Oj, ta kolekcja motyli musi być bogata. Musi być bogata. Chociaż... Rosa mówiła na to karzeł, więc... To nie wiadomo, czy jest ten mieczyk jej. Może to naprawdę Jaskier. Panie Morzwinie, jak pan tam wszedł? Winogronka się spożywa. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Chcę grać w Gwinta. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. Mądra decyzja. Kilka godzin później. Ciekawe, co robili. Piękne, wolne miasto Nowigrad. Może gdzieś ten napis jest jeszcze, co? Z Radowidem. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Nie dalej jak rano moja Greta. Bardzo było miło, bardzo było miło. Wracamy teraz do Marabelli. Tutaj już chyba odebraliśmy wszystko, nie? Nie ma lepszej oferty po tej stronie ponta. Oj, nie ma. Zdecydowanie macie najlepszą ofertę na rynku. Możecie spalić kogoś za darmo. O, dobra, już prawie jest. Stan zapisany. Dzień dobry, spokojnie. Już po lekcjach, co? To warto troszkę sportu zasięgnąć. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Naprawdę? A nie klaser motyli? Znalazłem u Jaskra wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowaną osobą. Tak?
Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie i zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. Nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Ale całkiem. Widywała się Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Coś się stało. On nie tylko się zna na grzybach. Dzięki za pomoc. Bywaj. Wszędzie jak kamień w wodę, nie? Witaj. Że elfy to się kręcą po Nowigradzie i dzieciom fistech sprzedają? Siostrze, opowiem, to nie do wiary, że elfy to się kręcą. Tym fistechem to bym uważał, pani. Naprawdę. Wejdzie się na złą ścieżkę i problemy. Dosłownie w przenośni ta ścieżka. Dobrze. Czas na Rose Van Atre. Trzeba będzie się zatrudnić. No i pognałem. O, witam serdecznie. Piękne zbroje. A te zdobienia? Przez te dziury na tyłach przelazł. Pierwsza klasa. Jeden niewierny potrafi uczynić więcej zła. Czego tu? Nie widzi, że swój? Nowym kucharzem. Tylko kogo oni by chcieli? Niech będzie szermierz. Rosa Van Atre mnie oczekuje. Mam jej udzielić lekcji fechtunku. Chodź za mną, panienka już czeka. Widzisz, jak łatwo? Dogadaliśmy się. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Rosa to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nieznalitości. Pitolisz pan głupoty. Nie widziałeś chyba mistrza Geralta w tej roli. Zgaszę wam tu wszystko, bo coś tu jest nie tak. Troszkę Nilfgaardem śmierdzi. Nilfgaardem. Stoję na piedestale. Stroję. Mężem i chcę zbałamucić. Dobry. Dobić miecza? I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwić raczy. Rozmówił, żem się z panem ambasadorem. Za mną. W porządku, człowiek. Kompetentny, elokwentny. Coś jak pan Gertrud w fechtunku. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Dwadzieścia nowigradzkich koron. A oddasz mi te wspaniałe rzeczy później? Chyba znaków nie można tutaj, nie? Co? Przeszła ci ochota? Przeszła ci ochota? Różyczko? Walcza, nie popisuj się! Ja walczę. Ty się popisujesz. Jakieś ciosy bez przygotowania. Co to ma być w ogóle? No chodź. Miecze. Nawet z jednym sobie nie radzisz. Szybki nie, żadnego srarda nie użyję. Możesz jeszcze się poddać. Dobra walka.
Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Jestem wiedźminem. Potrafię wszystko. Musicie zaostrzyć straż. Powiedziałem, że mam cię uczyć fechtunku i od razu mnie wpuścili. Mówiłam ojcu, że to banda idiotów. Jeśli nie jesteś instruktorem, to kim? Przyszedłeś nas okraść? Zabić? Mów! Spokojnie, nic z tych rzeczy. Po prostu potrzebuję odpowiedzi. Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem, chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Już pamiętasz moje imię? Coś szybko idzie. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaska. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Co ty, normalna jesteś? Jakiś rewanż? Dobra, nie będzie litości. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Dobra, Gertrud, nie popisałeś się tym tekstem. Jak reszta jest fantastyczna, tak ten to... Niezły klops. Coś jak te mosznowe zbroje. Można czy nie można? Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. No łącznie to trzy, więc... Uważaj, co mówisz. Ale ja nie Jaskier, ja nie z tych. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania, Edna Far-Atre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz, to znaczy, że Jaskier was pomylił? No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? No kto wygra wybory? Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu i że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. A widzisz, troszkę można się tutaj dowiedzieć, co? Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto, nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne.
Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Mhm. Ładny obraz. Wracając do tematu. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Może sobie miejsca tam szukał pan Jaskier? O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Cyranka? No ten Kowir, ojojoj. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Pani! Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. To świetnie wyglądało. To wyglądało świetnie, jak spojrzał na tą zbroję, nie? Jest. Wśród swoich. Musi krakać. Skonsultuj się z Zoltanem lub farmaceutą. Dobra. Lekcja szermierki, a ta Roza to kurde leci na wszystkich. Przyjdzie ktoś już. To kiedy się umówimy? Nigdy. Gdybym nie miał questa, to bym się nie umówił. Prostak. Dobra, panie Zoltanie. Zobaczmy, co tu się wyplawia. 11 level. No mógłbym jeszcze ten nawiedzony dom i lekcję szermierki sprawdzić. Natomiast jeszcze skonsultuję się, co? 17 level. Oj, niedługo wasze męczarnie, proszę was widzów, zostaną ukończone. Modły wysłuchane i zbroja zdjęta lub obsrana. To już do wyboru, do koloru. Trochę się go boję. Ten głos Vivaldiego wszędzie słyszę. Nowigradzki zakątka. Jeszcze tylko brakuje mi tej łysej pały Radowida do kolekcji. I kolejnej łysej Sigismunda Dijkstra. Dobry. Witam. Ojojoj. A pan tu w kolejce? Zapraszamy. Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? Jakże to nawet wody nie wypiłaś? No, toś. No powtórz. Dobry Krakers. Dobry. Krakers urwał. Dobra. Co tam, Zoltan? Nie weszło? Mahakamskie? No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Mamy następczynię feldmarszałka Dudy? Twojej papugi? Skąd ją wziąłeś?
A, kupiłem na aukcji po jakimś czarodzieju. Łowcy czarownic wespół z wiecznym ogniem się na niego zasadzili i wykurzyli biedaka. Potem wystawili na sprzedaż jego rzeczy. A że akurat tamtędy przechodziłem i zobaczyłem sobę. No tak, nie sposób było się oprzeć. Ale nie sposób. No ale teraz jaskier jest najważniejszy. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? A no tak. Ale krasnoludy mają pierwszeństwo. Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się u żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. No to opowiadaj, zamieniam się w słuch. Wiesz, jak podrywał studentkę Wydziału Historii Naturalnej? Wypytywał ją o zwyczaje troli. A wiesz, dokąd zabierał kucharkę z pasiflory? Na trakt Nowigrad-Oxenfurt, który właśnie naprawiają. Godzinami gapił się, jak rozbijają kamienie na nową nawierzchnię. I jeszcze jej wmawiał, że to romantyczne. Ja się tam na ludzkich babach nie znam, ale to by i krasnoludzką znudziło. Oj, starzeje nam się poeta, starzeje. Może i tak. A może pytał o to w jakimś konkretnym celu? Brzmisz, jakbyś się czegoś dowiedział. No, chyba coś mam. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Ma na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. Priscilla. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Poważna sprawa, panie Zoltan. Jaskier zakochany? Tak naprawdę zakochany? Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. No nie no, pieśń Priscilli to jest totalny klasyk. Przepiękny, przepiękny. Spotkaj się z Zoltanem w Zimorodku po zachodzie słońca. No to mamy, proszę państwa, chwilę. Mamy chwilę na jakieś takie... Może te dwie rzeczy? Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze troszkę by można gwinciora łupnąć. O, zobaczcie, jest nawiedzony dom. Bardzo blisko. Bardzo blisko. Ała, nie szarp! Przecież chciałaś warkocze. Ale nie, żebyś szarpała! Bez szarpania nie ma warkoczy. To ja już nie chcę. Wiedźmin, Wiedźmin! Corin, zobacz, kto przyszedł! Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... Nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. No i pięknie. Ruszamy na Skellige. Fajnie, fajnie tutaj. No można oczywiście wysłać Sarę
na jasełka, tak zwane. Jasełka Imlerita. Ale coś czuję, że my tych jasełek nie odwiedzimy. Chociaż... kto wie, kto wie. Na razie chyba teraz, wiecie co... jednak ten spis cudzołożnic, bo to jest na 12, więc... pójdziemy posłuchać. Jest jeszcze... oczywiście Hammond, ale to już... nie tym razem, dobra. Zimorodek. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.